Czerwone maki na Monte Cassino. Thank you.
Władysław Jeziorański, żołnierz Polski walczący, niestrudzony działacz niepodległościowy, przez całe dekady zaangażowany w walkę z komunizmem, bohaterski kurier Polski podziemnej, znany jako Jan Iwak Jeziorański. Od dziecka słuchał, że we wszystkich bez wyjątku powstańczych zrywach brali udział jacyś jeziorańscy. A za czasów Kościuszki prapradziadek sprzedał nawet nieruchomości na Solcu i uformował oddział jazdy, którym sam służył. Każdy ze starszych miał coś do opowiedzenia z czasów powstania styczniowego. Babka od strony matki wspominała ze zgrozą, jak to w zimie 1863 roku, kiedy miała lat 7, kozacy wpadli w nocy do dworu pod Sucherniowem i wypędziwszy mieszkańców spalili go na ich oczach. Jednemu pradziadkowi Józefowi Korzenickiemu władze rosyjskie skonfiskowały rodzinny majątek na Grodzieńszczyźnie za ukrywanie powstańców. Od małego dziecka uczono mnie zdejmować czapkę na widok weterana 1863 roku. Kiedyś u znajomych matka pokazała mi 90-letniego starca ze wspaniałą, długą, siwą brodą i szepnęła do ucha: pamiętaj, synku, pan Radomina Dusiacki był w powstaniu dowódcą partii na Litwie. Ledwo nauczyłam się czytać, gdy jedna z ciotek zaprowadziła mnie pod krzyż na stokach cytadeli, gdzie z dumą pokazano mi nazwisko Jana Jeziorańskiego, wyryte obok nazwisk członków rządu narodowego z Traugutem na czele, straconych w tym miejscu na Szulinicy. U tej samej ciotki spotykałam córkę powieszonego Bronisława z Jeziorańskich Romejką. Nie pamiętała ojca, który zginął, gdy miała rok. Ale przez całe życie nie rozstawała się z grubym, wielkim polaresem, na którym przechowywała kilkadziesiąt grypsów pisanych przez Jeziorańskiego na bibułkach od papierosów i przemycanych do żony z Cytadeli. O legionach i dawnych walkach o niepodległość mówiło się w domu rzadziej niż o powstaniu styczniowym.